Urodziłam się we Wrocławiu w 1964 roku i całe moje życie spędziłam w tym mieście, które bardzo lubię i kocham. Chodziłam tutaj do szkoły średniej, tutaj nawiązywałam swoje pierwsze przyjaźnie, znajomości. No i później były te lata 80. pamiętne dla tych, którzy w tamtych czasach już żyli, że to były wyjątkowe czasy. Ja byłam wtedy nastolatką, młodziutką dziewczyną, także nie byłam zaangażowana ani wcześniej w 80. roku w związek zawodowy Solidarność i nie miałam takich kontaktów, ponieważ jeszcze byłam młodziutka. Bardzo chciałam nawiązać kontakt z podziemiem, ponieważ właściwie moje życie w latach 80. to było takie od zadymy do zadymy, od jakiejś akcji do akcji, ale nie byłam nigdzie z nikim związana i bardzo chciałam należeć do podziemia. Dla mnie Solidarność Walcząca w tamtych czasach to po prostu było coś wspaniałego, tylko i wyłącznie Solidarność Walcząca, Kornel Morawiecki, no to mój idol w tamtych czasach, także od razu na Solidarność Walczącą i tak się zaczęło. Przyszedł pierwszym kontaktem właśnie z organizacji, to był Andrzej Myc, wspaniały człowiek. W ogóle to już od razu się zaczęło, że kontakt, hasło przyszedł i jak Andrzej Myc, jak w amerykańskim filmie, czy jest tutaj drugie wyjście, gdzie tutaj są jeszcze jakieś najbliższe przystanki, czy można z okna wyskoczyć, którędy się idzie. Po prostu ja mówię, trafiłam w dziesiątkę, to jest to, o co mi chodziło, co za profesjonalizm. W podziemiu prowadziłam punkt kolportażu prasy. Głównie to przychodziła prasa tutaj z drukarni wrocławskich, ale też i kurierzy rozwozili ją po całej Polsce. Były to bardzo duże nakłady, bo to już szło w tysiące. W czasie aresztowania to było 56 tysięcy samej Solidarności Walczącej, tych wydawnictw, także to już szło w tysiące. I to było rozwożone po całej Polsce. Przychodzili do mnie kurierzy i często to była taka szara, ciężka praca. Kolega przyszedł do domu, zostawił kilka tysięcy czy kilkaset jakichś wydawnictw i ja musiałam to rozdzielić, przeliczyć. Także w tym czasie już też chodziłam do pracy, także wracałam z pracy, coś zjadłam i do późnej nocy, do drugiej, do trzeciej, różnie to bywało. Trzeba było to wszystko poskładać według rozpisek, zgodnie z tym, z zamówieniami i przychodzili rano, bo było, no niestety, taka była konieczność, że po prostu ludzi, których nie znałam nawet z imienia i nazwiska, dałam im klucze od mieszkania, żeby mogli też przychodzić w tym czasie, kiedy ja jestem w pracy, ponieważ jeździli po Polsce głównie pociągami. Takim dla wszystkich w podziemiu bardzo ważna była wydawnictwo Znaczków. Poznałam wspaniałych, cudownych ludzi, których nigdy w życiu bym w normalnych warunkach nie poznała. A tu po prostu poznałam wspaniałych ludzi, a Hania szczególnie jest mi bliska. Również tu już tak wybiegam trochę naprzód. W czasie aresztowania, jak był kocioł u mnie w mieszkaniu, to była aresztowana pani Wanda Linowska, która jest moją drugą taką pokrewną duszą i ubecja złączyła nas. Zawarłyśmy taką przyjaźń na całe życie właśnie za sprawą ubecji. I te osoby, kurierzy, koledzy, którzy tu przychodzili, ludzie, którym można bezgranicznie zawierzyć, mogę im swoje życie powierzyć i bez żadnych oporów. To jest coś wspaniałego i fakt, że człowiek cały czas narażał się, ale również to, czego doznał, przyjaźni, niezwykłych sympatii, takich ludzkich, prawdziwych, to się nie da opowiedzieć. Cała ubecja w kraju szuka Kornela Morawieckiego, najbardziej poszukiwany człowiek, listami gończymi i w ogóle, a ja przysięgę składam,
przed Kornelem Morawieckim i Hanią Łukowską Karnej. Przecież to jest coś wspaniałego. I jeszcze po wszystkim Kornel był i niezwykłą osobą, ponieważ miał szacunek dla każdego i potrafił każdego wysłuchać. Był to dla mnie szok, że po złożeniu przysięgi Kornel siada z nami, bo jeszcze oprócz mnie to jeszcze tutaj koledzy, kurierzy też składali przysięgę. Pyta się, słuchajcie, a co wy sądzicie? Jakie jest twoje, Danusia, zdanie na ten czy inny temat? Był to dla mnie szok. Tak człowiek o wysokich horyzontach, taki niezwykły, on się pyta mnie, szarą myszkę, o zdanie i słucha z uwagą. To było coś niesamowitego. Te przeżycia, emocje były tak wielkie i tak wspaniałe, które cały czas, przez całe życie mi towarzyszą. Dlatego właśnie Solidarność Walcząca, ponieważ to była organizacja niepodległościowa. Nie, że się dogadamy z komunistami. Z komunistami się nie dogaduje, z komunistami się walczy. Tak jak z każdym inną formą zła. I z komunistami nie ma, po prostu trzeba z nimi walczyć i twardo im stawiać opór. Innego wyjścia po prostu nie ma. Tak samo jak trzeba walczyć o swoją tradycję, swoją historię, swoją ojczyznę, o swoją wiarę, wiarę ojców, też trzeba walczyć, żeby nie można było tego poniżać. Absolutnie nie. Trzeba mieć godność człowieka i wolę walki. I to jest najważniejsze w każdych okolicznościach. Niektórzy się mnie pytają, gdybyś wiedziała, że będziesz aresztowana, czy byś podjęła tą... Tak, ponieważ ja wstępując do organizacji, to od razu się mnie pytano, czy ty sobie zdajesz sprawę, że najczęściej to się kończy aresztowaniem. Ja byłam świadoma tego, ale nigdy nie zmieniłabym zdania. Tylko Solidarność Walcząca i tylko ci ludzie, z którymi miałam do czynienia. To jest dla mnie bardzo ważne i to się nigdy nie zmienia.